Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Był taki czas, kiedy nagrywaliśmy w Radiu Plus audycję z takim dziennikarzem, zapraszając różne osoby, z którymi chcieliśmy porozmawiać o ich wierze albo niewierze. To zazwyczaj były osoby jakoś rozpoznawalne, dziennikarze, aktorzy, artyści, różni myśliciele. I szczególnie zapadła mi w pamięć taka rozmowa z nieżyjącym już dziennikarzem muzycznym, Robertem Leszczyńskim, który siebie samego określał jako osobę niewierzącą. I zapytaliśmy go w pewnym momencie, czy był taki moment, który zachwiał jego niewiarą, kiedy pomyślał sobie, a może jednak jest Bóg. Chwilę pomyślał i mówi: tak, był taki moment. Opowiem o nim. Mianowicie bardzo obraziłem mojego przyjaciela, ale to strasznie obraziłem, mojego przyjaciela Roberta Lice. To jest taki muzyk, który założył zespół między innymi Arka Noego, śpiewał z dziećmi. I nasz rozmówca obraził tego właśnie Lice tak bardzo, że rozstali się w ogromnym gniewie. No i ten Leszczyński mówi: byłem pewien, że to jest koniec naszej przyjaźni. I tylko cieszyłem się, że w ogóle nie dostałem od niego w twarz. Minął miesiąc, opowiada Leszczyński, wsiadam do pociągu relacji Warszawa-Kraków, do ekspresu, szukam swojego miejsca, podchodzę do przedziału, gdzie mam miejsce, otwieram go, patrzę, a tam siedzi Lica. I o nie miałem. I tylko się spiąłem, myślę sobie, jesteśmy sami, teraz mi odpłaci za tamto wydarzenie. A Lica wstał, uśmiechnął się, otworzył szeroko ramiona i mówi: cześć Robert, miło cię widzieć. I Leszczyński mówi, że to był taki moment, kiedy jego niewiara została wstrząśnięta. Znaczy po prostu czuł, że otworzył się jakiś prześwit. Że ta wolność, którą zobaczył u swojego przyjaciela, ta wolność wzniesienia się ponad tamto wydarzenie, była czymś absolutnie nieziemskim. To nie miało się prawo wydarzyć, mówi. On po prostu nie mógł tego zapomnieć, tak zwyczajnie. Tu musiało być coś większego, co dało mu tę ogromną wolność. Mówię o tym, bo dzisiejsze słowo zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli do tej cudownej świątyni, jaką jest właśnie wolność. Ja jestem przekonany, że to, co w ludziach, którzy są poza Kościołem, może najbardziej pociągać ich w nas, to jest właśnie wewnętrzna wolność. Kiedy oni zobaczą nie tylko ten piękny Kościół, ale zobaczą naszą wewnętrzną duchową świątynię, jaką jest wolność, to ich będzie mogło pociągać do Chrystusa. Więc
Ta świątynia ma cztery filary. Ta świątynia wolności. O pierwszym już powiedziałem. To jest taka wolność, aby się wznieść ponad odruch, aby odpłacić pięknym za nadobne. Że nie jesteś ściśnięty taką swoją dobrą, złą pamięcią. Dobra, zła pamięć to jest taka pamięć, która świetnie pamięta złe rzeczy. I wszyscy ją mamy. I czasami ona panuje nad nami. Kiedy dobra, zła pamięć, mówiąca dobrze pamiętam, co mi zrobiłeś, kiedy ona nad nami panuje, nie jesteśmy wolni. I dzisiaj o tym mówi Jezus w Ewangelii. Kiedy ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. To jest ta wolność. To jest pewien symbol, że łaska wznosi mnie ponad odruch, żeby natychmiast oddać. Nie wchodzę w to bezpośrednie zwarcie z człowiekiem, o którym widzę, że jest jakoś zniewolony złem. No bo jeśli ktoś przekracza moje granice, jeśli ktoś po prostu nie panuje nad sobą i bije drugiego, znaczy, że po prostu jest niewolnikiem swoich takich odruchów, takiej przemocy, która nim rządzi. To nie on rządzi sobą, tylko przemoc rządzi nim. Czy ja muszę postąpić w taki sam sposób? Jeśli nie mam wolności, która pozwala mi wznieść się wyżej ponad to, no to muszę odpłacić. To jest niesamowicie pociągająca wolność i Pan pragnie ją nam dawać. Jeśli będziemy o to prosić. Jeśli nie będziemy udawać, że nic się nie stało, bo jeśli doświadczyłem od kogoś przemocy, to doświadczyłem przemocy. On mnie naprawdę uderzył, nie powinien tego robić. Ale mogę mu powiedzieć w wolności ducha, nie powinieneś tego robić. I to jest właśnie nadstawienie drugiego policzka. Nie wolno ci tego robić. Zamiast rzucić się na niego i pobić go, mogę powiedzieć, nie wolno ci tak robić. Albo jak bardzo musisz być człowiekiem zranionym, jeśli robisz coś takiego. Drugi filar wolności, o którym dzisiaj mówi Słowo, to jest wolność od chciwości. Co to jest ta chciwość? Chciwość to jest to, że moja wyobraźnia i moje pragnienia są związane takim wewnętrznym krzykiem, muszę to mieć. Bez względu na wszystko muszę to mieć. No i tam można wstawić dowolną rzecz, że muszę to mieć. Muszę mieć tego człowieka. Muszę mieć tę kobietę, tego mężczyznę. Muszę mieć ten kawałek ziemi. Zaraz do tego wrócimy, bo ta ziemia pojawia się właśnie w pierwszym czytaniu. Muszę mieć tę rzecz, muszę mieć pozycję, muszę mieć opinię. Jeśli mówię sobie, muszę to mieć, nie jestem wolny. I ten rodzaj zniewolenia, on prowadzi do straszliwej destrukcji takiej. Najgorsze jest to, że chciwiec często sobie nie zdaje z tego sprawy, że jest zniewolony. Król Achab, o którym dzisiaj czytamy, najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest zniewolony chciwością. Zwrócił się do Nabota, pewnego człowieka, który miał działkę po sąsiedztwie. Kto tu ma działkę? Macie działki? Macie, nie? To sobie teraz wyobraź, że idziesz do sąsiada, mówisz tak, drogi sąsiedzie, fajna ta działka jest. Ja właśnie planuję teraz, bo mi się syn ożenił, planuję mu tam zbudować taki letniskowy domek. Nie? Sprzedaj mi tą swoją działkę. Łagodnie, grzecznie do niego przemawiasz. Nie? Mówisz, dam ci więcej nawet niż na rynku jest. Nie? Albo jak chcesz, to wiesz, ja tam mam działkę na Helu. Nie?
to ci tą działkę na Helu oddam. Nie? No w ogóle jesteś, wiesz, paniszcze. Grzecznie przemawiasz, nie? Tylko jest jeden błąd. Ty musisz mieć tą działkę i nie dopuszczasz w ogóle takiej opcji, żeby on ci odmówił. Chciwiec nie dopuszcza takiej opcji, żeby drugi mi odmówił. Nie daje ci prawa do odmowy. A jeśli mi odmawiasz, to jesteś po prostu złym człowiekiem. Jak możesz mi odmawiać? Przecież taką dobrą cenę ci daję. Ale Nabot mówi, człowieku, nie sprzedam ci za żadne pieniądze tej działki. I to nie jest jego upór, jakaś złośliwość. Tylko mówi, niech mnie Pan broni, żebym miał ci oddać dziedzictwo moich przodków. I teraz widzicie, dla Achaba to jest kawałek działki. A dla Nabota to jest dziedzictwo jego przodków. Całkiem inaczej na to patrzy. Całkiem inne znaczenie ma ta działka, na której chce sobie król Achab zrobić warzywniaczek. Nie? Bo tak sobie to wymyślił. Właśnie chciwiec wszystko ma w głowie poukładane. Jest tylko jeden problem, czyjaś wolność. I czyjś inny punkt widzenia. Ta chciwość to jest taki rodzaj spętania, że musi być po mojemu. Ale przecież ja chcę dobrze. Nie? Mój przyjaciel Marcin opowiadał, jak się ożenił, to jego mama kiedyś pod jego nieobecność, jak oni pojechali sobie gdzieś tam na rowery z żoną, młode małżeństwo, mama przyszła do nich do domu podlać kwiatki i przy okazji wszystko wywaliła z szafy swojego synka i poukładała tak, jak według niej było najlepiej. W ogóle koszulki, bieliznę, kolorami, na takie kubki, które tak właśnie wydawały jej się. Nie? Jak Marcin to zobaczył, to go trafiło. Mówi, mamo, czyś to oszalała? Kto ci pozwolił grzebać w mojej szafie? Matka do żywego dotknięta. Syn mnie atakuje. Przecież ja chciałam dobrze. Chciałaś dobrze, ale nie spytałaś, czy ja tak chcę. Słyszysz to? Nie spytałaś, czy ja tak chcę. Ale synku, przecież to nie spytałaś, czy ja tak chcę. Ktoś, kto kieruje się tylko swoim chceniem, choćby miał najlepsze intencje, ale nie uwzględnia chcenia drugiego człowieka, tam gdzie on ma święte prawo do swojego chcenia, po prostu jest zniewolony swoim chceniem. Więc drugi filar tej wewnętrznej wolności to jest właśnie wolność od swojego chcenia i od swoich wyobrażeń, że tak będzie najlepsze. Najlepiej jak ja myślę. Nie. Jak wchodzisz na czyjś teren, na czyjąś działkę, to zapytaj, czym ta działka jest dla niego. A może bałagan w tej szafie jest ważny dla twojego syna, bo całe życie musiał mieć po prostu czyściusieńko, bo inaczej by dostał burę od swojej mamusi. I teraz właśnie jako przejaw niezależności chce mieć bałagan w tej szafie. Jego sprawa, odwal się od niego. To nie jest dzieciak, tylko to jest dorosły mężczyzna. Wolność od przekonania, że ja mam rację. Takie chciwe przywiązanie do swojej racji, do tego, że musi być po mojemu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ta niezgoda na to, że drugi może chcieć inaczej. Co powoduje? Przychodzi Achab, jest rozczarowany, rozgoryczony. Jak on mógł mi tak powiedzieć? Rozgoryczenie. Stary chłop uwalił się na łóżko, odwrócił się do ściany i zanurza się w tych swoich goryczach. I uważaj. Jest tak, że jak masz w sobie taką gorycz, takie obrażalstwo, że inni nie chcą tak, jak ty chcesz, to zawsze znajdzie się jakiś pomocnik. A taki pomocnik, wiecie, od diabła posłany. Bo przychodzi jego żona, Jezebel, i mówi, co taki smutny jesteś? I on tam pociąga nosem, bo nie chciał mi
nie chciał mi oddać winnicy. Zobaczcie, on w ogóle nie usłyszał tych słów, które mówił Nabot, że to jest dziedzictwo moich przodków. Achab powtarza, nie dam ci mojej winnicy, tak mi powiedział. Wredny człowiek. I Izabel mówi, to ja ci to załatwię. To jest taki sojusznik w złu. Co ty? Tak ci powiedział? Tak ci odmówił? Poczekaj, to znajdziemy sposób, żeby mu dowalić. Nie? Ta gorycz, to zniewolenie niezdolnością przyjęcia czyjejś odmowy powoduje po prostu, że zaczynasz dopuszczać się rzeczy strasznych. Najpierw jest tylko gorycz wewnętrzna, która ciebie zatruwa, ale potem jak ta gorycz się wyleje, to ludzie umierają. Tak jak w tym kawale, słyszeliście. Spotyka się dwóch gości, jeden do drugiego mówi, wiesz co, umarła mi teściowa. Co ty powiesz, umarła teściowa? No, przecież to była młoda kobieta, zdrowa. No ale zatruła się. Zatruła się? Jak się zatruła? No ugryzła się w język. Nie? Z całym szacunkiem, to nie chodzi o teściowe, nie? To chodzi w ogóle o truciznę, którą w sobie nosimy. Właśnie truciznę to rozgoryczenie, że ktoś nam odmówił. Więc mamy drugi ten filar wolności. Wolność od tego przekonania, że musi być po mojemu. Trzeci filar tej wolności to jest wolność, aby gdy ktoś mnie prosi, to wielkodusznie pójść za nim. Święty Albert usłyszał wołanie ubogich. On rzeczywiście dostał takie ucho od Boga, że usłyszał, jak oni w swojej biedzie i swoim utracie swojego poczucia godności po prostu rozlega się krzyk ich wołania o miłość, o szacunek, o obecność drugiego człowieka, o pomoc. I dostał takiej wielkoduszności, to jest to imię tej wolności, wielkoduszność, że on zrobił dużo więcej niż oni prosili. Tak jak dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii. Prosi cię ktoś, nie odwracaj się. Przymusza cię, żebyś szedł z nim 1000 kroków, idź 2000. Są tacy ludzie, którzy mówią, nie zostawiaj mnie samego. Przejdź ze mną chociaż ten 1000 kroków. I możemy zrobić to małodusznie, albo zrobić wielkodusznie. Ja czasami mam taki problem, jak właśnie ktoś przychodzi i mówi, prosi o pieniądze na, nie wiem, zapłacenie jakiegoś czynszu. No to, no i tak mówi, naprawdę potrzebuję tych pieniędzy, żeby zapłacić ten czynsz, proszę ojca. Postaram się to oddać. A to najprościej w pewnym sensie byłoby dać te pieniądze. No licząc, że on je odda. I to byłby ten 1000 kroków. A 2000 kroków to polega na tym, żeby umówić się z nim w jego domu, pójść tam do tego domu, zobaczyć ten dom, upewnić się, jaka jest sytuacja. I jeśli się okaże, że on naprawdę jest w biedzie i naprawdę nie ogarnia, to też skontaktować go z kimś, kto pomoże mu znaleźć pracę. Skontaktować go być może z kimś jeszcze, kto pomoże mu jakoś ogarnąć się w innych obszarach jego życia, tak żeby on odzyskał taką właśnie zdolność do samodzielnego życia. Chodzi o taką wolność, żeby nie tylko tak na odlew, na ochłap rzucić coś, tylko wielkodusznie wyjść naprzeciw tej prośbie. No i wreszcie ostatnia wolność to jest wolność, którą widzieliśmy u tego Nabota. To jest wolność odmowy. Bez lęku, że ktoś powie, co ty, to ty, taki katolik, odmawiasz mi?
Kiedyś taki w Krakowie, jak byłem na studiach jako kleryk, pojawił się na furcie taki długowłosy mężczyzna, który poprosił, żeby go przenocować. I przyszedł tak o godzinie 22. To była taka w miarę ciepła jesień. On mnie skojarzył z pielgrzymki, gdzie się tam jakoś przez chwilę spotkaliśmy. I tak właśnie, wiecie, taki lekkoduch, nie? Który mówi, przenocowałbym, nie, u ciebie. I ja mu mówię, halo. To nie jest tak, że ty sobie przychodzisz teraz i mówisz, przenocowałbym. I czułem po prostu, że on właśnie próbuje mnie wykorzystać w tym momencie. Bo nie zadbał wcześniej, w ogóle wybrał taki styl życia, no, gdzie żeruje na innych. A w ogóle no, chłop, który mógłby zapracować sobie na jakiś kawałek pokoiku, a jeśli już wybiera taki styl życia, no to nie tak, że on teraz sobie będzie wybierał miejscóweczkę, a to u Dominikanów na Starym Mieście, a to u Kapucynów. Nie. I mówię nie. Po prostu czuję, że mam ci powiedzieć nie. Bo nie chcę współpracować z twoją niefrasobliwością i twoją skłonnością, żeby wykorzystywać naiwnych kleryków. Nie jestem naiwnym klerykiem, nie chcę być naiwnym klerykiem. Mój czas wieczorem jest ważny dla mnie. Inaczej go zaplanowałem. Nie poświęcę ci tego czasu. Gdybyś umierał, gdyby był trzaskający mróz, może bym zrobił inaczej. No ale tak, skoro masz taką filozofię życiową, no to wiesz, zapraszają cię planty, nie? Teraz. Jak na mnie wyskoczył wtedy, nie? To ty taki jesteś zakonnik, nieczuły? Taki wydawałeś się fajny, wrażliwy. A ty po prostu jesteś gburem, człowieku, weź, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. I poszedł sobie. Następnego dnia przyszedł przeprosić mnie. Powiedział, że miał całą noc na przemyślenie i dotarło do niego, że rzeczywiście chciał mnie tak lekkomyślnie, niefrasobliwie wykorzystać. I dziękuję mi za to, że mu odmówiłem. I to był początek naszej takiej fajnej znajomości, która potem trwała wiele lat. Od tego momentu zawsze wcześniej, tak z 2 tygodnie wcześniej, dzwonił pytając, czy może przyjechać, bo chciałby porozmawiać, pobyć ze mną. I to był bardzo fajny czas, gdzie korzystaliśmy i on, i ja. On opowiadał mi o swoich podróżach, o swoich odkryciach. Razem się modliliśmy. No. Więc ta wolność do odmowy, takiej właśnie, jaką widzimy u Nabota, to jest też niesłychanie ważny filar wolności. Brat Albert nauczył się wolności od świętego Franciszka. Jak wiecie, ojciec Piotr jest tutaj uczniem Franciszka z Asyżu. I właśnie ta wolność, która w Kościele dla nas ma twarz świętego Franciszka, jest wolnością niesłychanie pociągającą. Taką, o którą aż chce się zawalczyć. Aż chce się zobaczyć, gdzie jestem jakoś spętany. Po to, aby dać się wyprowadzić łasce. I wyjść z takich właśnie naszych różnych więzień na wolność i żyć w tej cudownej świątyni wolności, do której nas Pan zaprasza.